I mój kolejny gość, profesor Roman Kuźniar. Dzień dobry. Dzień dobry. O Iranie i tej konferencji dotyczącej Iranu, która dojdzie do skutku albo i nie za chwilę, ale najpierw o wydarzeniach wczorajszych, bo u nas się mówi, że za PiSu polityka zagraniczna jest funkcją wewnętrznej, ale tym razem zagraniczna, czy echa zagraniczne będą jak najbardziej funkcją tego, co się dzieje w Polsce. Jaki będzie efekt podróży pana Rybaka i jego kompanów do Auschwitz wczoraj? Trudno powiedzieć, dlatego że ta władza wykazuje zadziwiająco niski poziom inteligencji, jeżeli chodzi o reagowanie na tego typu ekscesy. W kontekście Auschwitz po prostu położone, że tak powiem, całe wydarzenie. Taka druga nowelizacja ustawy o IPN właściwie. No i pan tutaj w rocznicę właściwie. W rocznicę właściwie. Minister Brudziński mówi, ale na co mam reagować? Na co? Czołówka w Niemczech. To są oni. Kompletny beton, prawda? Zero wrażliwości i zero inteligencji. Dopiero jak się ich, jak powiem, do ściany przyciśnie, to wtedy, jak powiem, uderzają dwa razy o maty i się rakiem wycofują w sposób kompromitujący i Polskę, no i przede wszystkim ten rząd. Rząd rzekomo dumnego narodu, który nieustannie ośmieszają tego typu rzeczami. Sposobem załatwiania, ale to są oni. Znaczy w sensie brak wrażliwości na innych, prawda? Mają takie wyłączone te receptory na to, co jest trudne po prostu. Słyszeliśmy tutaj w tej wypowiedzi, prezydent Duda przed sekundą mówił, że my wyszliśmy z inicjatywą konferencji w sprawie Iranu. Otóż nic nie wskazuje na to, że my wyszliśmy. Im wysznięto, że tak powiem, bo sekretarz Pompeo zapowiedział, że będzie taka konferencja w Polsce, dopiero potem wspólny komunikat, czyli coś znowu wbrew jakimś zupełnie elementarnym regułom. Tu w tym sensie te dwie administracje są dość kompatybilne. Tak, jeżeli chodzi o ich brak obliczalności, o cały szereg innych rzeczy, przede wszystkim niskim moralem. Upadek moralny. Dlatego to jest meeting of minds, nie tylko meetings of minds, ale meetings of morality, tak powiem, czy braku właściwie moralności. Najwyraźniej prezydent Duda nie po raz pierwszy nie został poinformowany przez swoje otoczenie, dlatego że przecież doskonale wszyscy wiemy, że inicjatywa była amerykańska, do tego stopnia amerykańska, że nawet polskie władze zostały nią zaskoczone, bo ja rozumiem, że może być amerykańska, ale wcześniej to powinno być jakoś uzgodnione, czyli jakiś brak profesjonalizmu, albo po prostu Amerykanie uważają rzeczywiście, że cokolwiek, że tak powiem, nam podrzucą, no to... I mają rację. No, proszę Państwa, Panie redaktorze, przecież widzieliśmy wizytę prezydenta Dudy w Waszyngtonie. Wtedy, kiedy on w półprzysiadzie szczęśliwy podpisywał tę pustą deklarację, bardzo szczęśliwy, obok siedział naburmuszony cesarz Trump, to wtedy oni już wiedzieli, że mają do czynienia z gubernatorem takiej Republiki Bananowej, która podlega amerykańskim prawom, czy właściwie woli politycznej. Cokolwiek w związku z tym nam powiedzą, że ma być zrobione, to bez szemrania weźmiemy. To, że to nie zostało jakoś wcześniej uzgodnione i w związku z tym nie mieliśmy wpływu na format tej konferencji, to jest rzeczywiście przygnębiające, bo to świadczy nie tylko rzeczywiście o braku charakteru, ale to wiemy, prawda? Dlatego, że w tej chwili administracja, w tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych, to są Misiewicze, prawda? Zupełnie bez kompetencji jakiegokolwiek charakteru, bez wiedzy, jak się takie rzeczy robi. Ale to jest rzeczywiście przygnębiające, bo jeżeli już, to należało to trochę inaczej poprowadzić. I tutaj po raz kolejny prezydent kompromituje się, który udaje, że nie wie, że to od początku do końca. Ale tak jak już mówiłem, już Amerykanie wiedzą, z kim mają do czynienia i w związku z tym zupełnie się nie krępują. A po co nam w ogóle ta konferencja? Ona jest nam do niczego niepotrzebna, po prostu Amerykanie powiedzieli i ponieważ ten rząd wykazuje się od początku niesłychanym takim serwilizmem wobec Ameryki, to się wpisuje w taką politykę klientelistyczną, którą Amerykanie uprawiają, znajdują i Polska jest jednym z tych krajów. Ale to jest o tym bardziej przygnębiające, że ta władza w ogóle, jak wiemy, ma problem, jeżeli chodzi o uczenie się, tak powiem, z przeszłości, od poprzedników. Dotyczy to różnych kwestii, jak chociażby tego, co się wczoraj zdarzyło z Auschwitz, ale to jest cała seria rzeczy, różnych afer, patologii. One się biorą także z tego, że PiS odmawia w sposób zasadniczy wyciągania jakiejkolwiek lekcji, ma niezdolność uczenia się z lekcji przeszłych. Przecież mieliśmy lekcję iracką, libijską, prawda? Zna pan profesor tę definicję głupoty? Tak. Znaczy robić cały czas to samo, licząc na inny rezultat. No, tak oni pracują. Ale tutaj jest pewien rys wspólny i tej historii z konferencją w sprawie Iranu,
na którą oczywiście Iran nie jest zaproszony, bajka, nic o nas bez nas, prawda? Tak. My jednej strony głosimy od kilkudziesięciu lat tą zasadę, jednocześnie organizujemy konferencję, że tak powiem, chwale, ale... Ale z drugiej strony mamy historię brexitową i to, co łączy obie kwestie, w obu występujemy de facto w kontrze do solidarności europejskiej. No tak, to powtórka, dlatego że przed Irakiem było podobnie, to znaczy... Nie zyskujemy nic, tracimy wszystko i obstawiamy za każdym razem, jeśli nie luzerów, no to takie rock stage. Przykładamy rękę do złej sprawy, trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, przykładamy rękę do złej sprawy, dlatego że problem bezpieczeństwa w regionie tam właśnie polega nie na tym, że jest Irak, który jest takim rock state, bo on jeszcze jest umiarkowanym rock state, czyli państwem hultajskim. Tam co drugi kraj jest mniej więcej podobny. Jeżeli w związku z tym zależałoby nam, Ameryce, komukolwiek innemu, na tym, żeby zacząć poważnie rozmawiać o bezpieczeństwie w tym regionie, to musiałaby być konferencja, która gromadzi wszystkich ważnych graczy w regionie. Polska akurat nie jest ważnym graczem. Ewentualnie moglibyśmy tak jak Genewa czy Wiedeń, ale nie jako państwo, tylko miejsce, prawda, konferencji. Nie nasza, tylko dajemy salę konferencyjną, żeby to było nie w Ameryce, nie w Teheranie, prawda? Natomiast jeżeli państwo się angażuje w taką konferencję, o której tak naprawdę, na której tak naprawdę nie mówi się o bezpieczeństwie, w regionie, tylko próbuje się jakby zwołać się taką, jak w Ameryce, prawda, szeryf zbiera jakąś grupę ludzi i mają tego zbiega czy przestępcę i ruszamy. No mam nadzieję, że nie będzie tak jak było w Paryżu, kiedy Sarkozy zaprosił przywódców wielu państw, którzy dowiedzieli się, że właśnie, jak już przyjechali, że właśnie w tej chwili francuskie samoloty zaczęły bombardowanie Libii, wbrew rezolucji Rady Bezpieczeństwa, także wciągnął ich w pewną pułapkę. Raczej tak, nie sądzę, żeby tak było, ale tego typu lekcje z przeszłości, niedawnej przeszłości, gdyby tam była jakaś ciągłość w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, czy w polskiej polityce, która jest odpowiedzialna za ten sektor polityki państwa, politykę zagraniczną, prawda, ale jeżeli mamy takie nasycenie Misiewiczami, ludzi bez charakteru i kompetencji, to takie wpadki, które nie mogłyby się zdarzyć z krajem, w kraju, który ma tego rodzaju doświadczenie, niedawne, nie świeże. Po co my się pakujemy w historię brexitową, de facto po stronie Wielkiej Brytanii na kontrze do Unii. No tak, po stronie kraju, który wychodzi z Unii. Bo my mamy ten rząd i minister Czaputowicz mają wybitną zdolność grania pod czyjeś interesy, nie w swoich interesach. To jest fantastyczna ta propozycja, żeby sprzedać Irlandię, która jest członkiem Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, która wychodzi z... Tak. Czyli my przegrywamy, Unia Europejska przegrywa, czyli także Polska, dlatego, że Polska wymyśliła sobie, że tak powiem, tego typu rozwiązanie patu, jaki Brytyjczycy sobie zafundowali. Ale to jest tradycja PiS-u. Przecież oni regularnie, jeżeli chodzi o polską politykę zagraniczną, kiedy oni ją prowadzą, to jest działanie wbrew polskim interesom. Przypomnijmy, że tak powiem, tak samo przecież prezydent Kaczyński powołał się na Irlandię, prawda? Polska powinna była decydować, a nie referendum irlandzkie, czy podpisze, czy nie traktat z Lizbony, prawda? I tak po kolei. Słynna wyprawa do Gruzji. W Iraku jesteśmy i prezydent Kaczyński mówi, będziemy tak tam długo, jak zechcą Irakijczycy. Nie. Jesteśmy tak długo, jak my chcemy i oceniamy, że warto. No więc oni bardzo często, i Czaputowicz wpisuje się w tę bardzo niedobrą tradycję takiej rzekomo polityki zagranicznej, bo to przez miłosierdzie nie można nazwać polityki zagranicznej. Polityka zagraniczna niż senacka. Niż jaka? Niż sanacyjna, chciałem, by Boże Święty. No, bo tam byliśmy wciśnięci między dwa totalitaryzmy i węziuteńkie pole manewru. Cokolwiek byśmy nie zrobili. A tutaj jest wszystkie nieszczęścia na własne... Mamy pełną swobodę działania. Tak, mamy pełną i wybieramy zawsze najgorsze rozwiązania. I ten rząd wybiera najgorsze rozwiązania. Wierzy pan w amerykańską bazę w Polsce? Stałą? Znaczy, Amerykanie mają troszkę inną koncepcję. To znaczy, to się może zdarzyć. Nie wiem, jak się w ogóle rzeczy potoczą, dlatego że z tego, co słyszymy, co dochodzi do nas z Waszyngtonu, co dochodzi do wszystkich krajów NATO z Waszyngtonu, to Amerykanie, czy prezydent Trump rozważał raz i drugi ze swoimi doradcami wyprowadzenie Ameryki z sojuszu. Właśnie o tym, panie profesorze, powiedzieć, ponieważ mieliśmy chwilę temu głosowanie w Izbie Reprezentantów, która próbuje związać Trumpowi ręce na wypadek, gdyby on chciał opuścić NATO. To kompletny scenariusz, którego nawet w Moskwie by sobie nie wymyślono jeszcze parę lat temu. Czyli de facto, implicite tu jest powiedziane, rezolucja Rady Izby Reprezentantów na wypadek, gdyby
Putin, gdyby Trump naprawdę okazał się agentem Putina i chciał rozwalić największy sojusz. Czy na pewno jest pojęcie, że tym idiotą Putina, prawda? Czy agentem, no to służby amerykańskie sprawdzają, prawda? Czy to jest świadoma współpraca z Putinem, czy to jest po prostu zwykła głupota, prawda? Brak wyobraźni, czy cały szereg innych rzeczy, którymi charakteryzuje się ten prezydent, wybrano oczywiście, przy, jak wiemy, przy walnym wsparciu Rosji i Putina. No więc okazuje się, że całkiem realny jest także US exit, ale z Sojuszu Atlantyckiego. I wtedy oczywiście jest pytanie, czy Polska może liczyć, nie będąc, jeżeli Ameryka nie będzie stroną traktatu waszyngtońskiego, czy my możemy liczyć na jakiś układ dwustronny, tak jak z Izraelem czy z Japonią? Osobiście nie sądzę. Osobiście myślę, że bardzo wątpię. Jednocześnie jesteśmy krajem, który przyłącza się do amerykańskiej strategii rozwalania spójności tych instytucji wielostronnych, które gwarantują bezpieczeństwo takim krajom, zwłaszcza jak nasz. A to się w żaden logiczny sposób nie daje wytłumaczyć. Ale panie redaktorze, proszę państwa, no przecież cały szereg rzeczy, tak na logikę, na racjonalność, na przyzwoitość, na uczciwość, jeżeli chodzi o postępowanie PiS-u, nie daje się wytłumaczyć. I jaki będzie finał wszystkich działań PiS-u w ramach polityki zagranicznej, według pana? Pytanie, kiedy będzie finał? No tak, no to szczęście, że nie jesteśmy jeszcze w roku 38 czy 9, prawda? Dlatego w dalszym ciągu jesteśmy chronieni przed głupotą tych, którzy Polską rządzą, chronieni przez fakt członkostwa w Unii Europejskiej, przez fakt przynależności do Sojuszu Atlantyckiego. I to są jednak przez fakt, że mamy dobrego, życzliwego nam kanclerza? Gdyby nie, przecież. A jednocześnie robimy wszystko, żeby ostatni przyjazny kraj, jaki jest w ogóle w naszym otoczeniu, bo to jest mistrzostwo świata, prawda? Żeby nie mieć przyjaciół w najbliższym otoczeniu. Nie mam żadnego kraju. Jedyny, na którym moglibyśmy polegać, to są Niemcy, ale nasza dyplomacja, w tym zwłaszcza słynny ambasador w Berlinie, dwoją się i troją, żeby ostatni potencjalny przyjaciel czy państwo, na którym moglibyśmy polegać. No więc to trudno powiedzieć, ale to są takie szkody, taka dewastacja, z których my się będziemy długo wydobywać. To się bierze oczywiście, tak jak powiedziałem, także i z tego nasycenia wyjątkowo słabymi ludźmi całego tego sektora polityki zagranicznej, bo mamy mizantropa na Nowogrodzkiej, który zupełnie niczego nie rozumie, ani świata, ani Europy, daje błędne dyspozycje i mamy ludzi, którzy niewolniczo przez swój taki wrodzony serwilizm do wewnątrz także, bo służą temu szefowi partii, ale jednocześnie na zewnątrz, jeżeli chodzi o stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, to mamy ten przykład takiego serwilizmu, który po prostu nie da się w żaden racjonalny sposób usprawiedliwić w tych okolicznościach, jakie są. Także to długo będziemy z tego wychodzić, z tego syndromu. A jeszcze mam pytanie do pana profesora, humanisty, obserwatora, politologa bardziej może niż do specjalisty od stosunków międzynarodowych, a pytam dlatego, że właściwie sam pan profesor podjął ten wątek, czyli sprawa gdańska. Pana politologiczno-humanistycznym okiem, co się stało i dlaczego się stało? Mamy tę dyskusję, czy to polityczne, czy niepolityczne zabójstwa na przykład. To jest mord par excellence polityczny, to wynika chociażby z notatki tego szefa czy dozorcy więziennego z rozmów ze sprawcą tego mordu. To jest oczywiście mord polityczny, dlatego że on się stał w bardzo precyzyjnym kontekście politycznym, a tym precyzyjnym kontekstem politycznym była taka świadoma, rozmyślna, systematyczna strategia zastraszania, którą prowadził PiS po to, żeby utrwalić swoją władzę zarówno wobec opozycji, jak i wobec społeczeństwa. Oczywiście, że w tej strategii zastraszania, która miała bardzo różne wymiary, zarówno takiego fizycznego zastraszania, ale zastraszania przy pomocy finansów, prawnego, jeżeli chodzi o wizerunek, że kiedy prowadzi się taką zmasowaną strategię zastraszania, to zawsze może zdarzyć się wypadek. Taki sam trochę jak z mordem na księdzu Jerzym Popiełuszce. Przecież oni nie dostali dyspozycji z góry. Nawet byli przekonani, że czynią dobrze i na pewno zostaną rozgrzeszeni. Trochę podobnie oczywiście przy zmianie pewnej okoliczności rozumował ten, który się tego dopuścił, ale tego typu wypadki w takiej strategii muszą się nieuchronnie od czasu do czasu zdarzyć. Dlatego prezes Kaczyński powiedział, no to się nie powinno było zdarzyć. On wiedział, co ma na myśli, prawda? Dlatego, że ta strategia od samego początku, najpierw zniesławiania, dehumanizacji. Nie chcieliśmy go wyeliminować z polityki, ani z życia. Tak, chodziło o to, żeby eliminować normalną, legalną opozycję, żeby ją zastraszać na różne sposoby, żeby odstrzeliwać z życia publicznego różne ważne, wpływowe osoby opozycji politycznej, żeby ona nie miała żadnych szans normalnych wyborach, jednocześnie, żeby społeczeństwu pokazać, że nie ma alternatywy.
dla PiS-u, to trochę jak PRL-u, czy coraz bardziej jak PRL-u. Przecież ja często bywam na prowincji i zdarza mi się takie oto sytuacje, że wtedy, kiedy ktoś chce coś krytycznego powiedzieć na partię rządzącą, to zniża głos i się rozgląda, czy nikt nie słyszy. No PRL, ja akurat te czasy pamiętam, jak się ludzie zachowywali, prawda? Czyli nawet ludzie, normalni ludzie wiedzą, z kim mają doświadczenie do czynienia, że lepiej nie ryzykować. Na początek dlatego, że na przykład to jest groźba utraty pracy. Prawda? I to bardzo częste przypadki, że ludzie, którzy narażają się tam, gdzie PiS ma władzę, są usuwani pod jakimkolwiek pozorem, zwłaszcza wtedy, kiedy wyrażą się nieprawomyślnie. No tak, znam tak, właścicieli to... sklepów, którzy przyłączali telewizor w widocznym miejscu na TVP Info. Prawdopodobieństwo wizyty Urzędu Skarbowego trochę jest mniejsze. Przykład. No więc to jest tego typu sytuacja. Natomiast myślę, że z drugiej strony to, co się stało, to jednak jest utrata legitymizacji. Znaczy ten z ich punktu widzenia wypadek przy pracy. Moralnej, co nie oznacza spadek sondażu. Dlatego, że oni uzurpowali sobie, ta partia uzurpowała sobie całkowicie niesłusznie, fałszywie, takie prawo do wyższości ideowo-moralnej nad resztą Polski. W tym momencie można powiedzieć za panią Joanną Szczepkowską, tak jak 4 czerwca skończył, to w tym momencie ten fałsz, ta uzurpacja o ideowo-moralnej wyższości PiS-u nad resztą Polski prysła. Tego już nie ma. A utrata legitymizacji to jest początek końca. To znamy, to może potrwać jeszcze, to jeszcze będzie nas kosztować ich władza, ale myślę, że to jest ten początek utraty legitymizacji w oczach ludzi, którzy zaczęli, dostrzegli, że dokąd prowadzi ta polityka. To nie tylko takie czasem abstrakcyjne trochę rzeczy, jak ten polexit, wychodzimy czy nie wychodzimy. Bardzo proszę, to jest pierwsza, z całą pewnością, bo to jest, tak jak powiedziałem, to jest mord par excellence polityczny. To jest pierwsza ofiara świadomej strategii sprawowania władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo panu profesorowi dziękuję, profesor Roman Kuźniar.